Hej, tutaj Black Johnny. Opowiem wam dzisiaj, dlaczego nie lubię platformy Uplay. Więc była tutaj promocja na grę Heroes and Might and Magic Heroes 6. Jako że zagrałem sobie wcześniej w tę grę troszeczkę w jakieś demko, zauważyłem, że to jest duchowy następca trójki, ponieważ poprzednie części, przepraszam, poprzednie części mi się nie podobały i moim zdaniem brakowało im jednak tego klimatu. Coś było nie tak, a tutaj mamy rzeczywiście grę, która moim zdaniem jest właśnie pierwszą po trójce częścią z klimatem Heroesa, tak jak to było, jak to każdy zapamiętał kiedyś tam z dawnych lat. Była promocja na Uplay, postanowiłem grę kupić. Wszystko odbyło się w języku polskim, cały przelew, tam korzystanie z karty i tak dalej, wszystko w języku polskim. Tutaj, jak widać, menu tego programu również jest po polsku. Mamy polskie wiadomości. Po polsku jest tutaj przycisk graj. Natomiast, kiedy instalowałem grę już pobraną na dysk, nie miałem do wyboru języka polskiego. No i jak to w ogóle można skomentować? No, po prostu Uplay, jesteś beznadziejny. 10 lat za murzynami, do Steama to po prostu daleko i to bardzo. No niestety, ale zawiodłem się, ponieważ chciałem grać w języku polskim, a jestem zmuszony, chcąc nie chcąc, szlifować swój angielski. Więc to by było wszystko, co wam chciałem dzisiaj powiedzieć. Trzymajcie się. Cześć.